Jezusicek, Jezusicek, ale czy Jezusicek naprawdę istniał, proszę Państwa? Czy Jezus naprawdę istniał? Jest ważne to ze względu na doniosłe znaczenie jego nauk. No bo teraz święta, prawda, my święci świadkowie Jehowy ani imienin, ani urodzin nie obchodzimy i zawsze tłumaczymy, dlaczego nawet takich urodzin jak to żona Heroda nie obchodzimy, która na swoje urodziny zażyczyła sobie mieć głowę ściętą Jana Chrzciciela. To chyba nie są to chrześcijańskie obyczaje i zwyczaje, a jak ten tumult tutaj na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, wrzask, zgrzytanie. Teraz Państwo zobaczą, jak przed tymi Babilonkami, jak ludzie wrzeszczą, jacy są, oceniają, krytykują, niespokojni są, oceniają, krytykują. Mało psychologii. Każdemu by się to przydało. Nie oceniaj, nie krytykuj, a mów od siebie. A niestety i ostatnio i z tym Mareczkiem były jakieś wrzaski takie, zresztą niepotrzebne, ale skoro pan domu tutaj w Warszawie nie jest, nie umie zapanować, no przede wszystkim gość w dom, Bóg w dom. Pan w domu powinien być panem w domu, pilnować miłości, łagodności, dobrych obyczajów, a nie sam, aby wszczynał złość, kłótnie, spory, knowania, to co Biblia. Biblia po prostu potępia. A po co nam taki dziad domu? Także proszę Państwa, w naszym radiu to pewna święta. Groby pobielane w tematach dnia, komentarzach. Faryzeusze, baba dziad, kim jest tutaj u nas? Bardzo dużo było mówione na temat Makryny Mieczysławskiej. Kto dzisiaj, ile osób tych bab takich, podobnych do tej Makryny Mieczysławskiej, może nawet niekoniecznie ze względu na wygląd, ale na działalność, na charakter, na pazerność, na chciwość. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją, gdy nadaje nasze radio TOK FM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Choinka zaraz zapłonie. Dzieciątko, Jezusicek, czy chciałybyście, żeby to wasze dziecko cały czas